Dobry wieczór Państwu, mówi dla Was 27 Pablo i Junior Stres. Jak zauważyliście, już jesteśmy dużo lepsi niż ostatnim razem. A ponieważ dzisiaj wieczorem mamy imprezę na 12 miesięcy naszej klubowej edycji Dancehall Masakry, dlatego nie będziemy już więcej po prostu nic tutaj mówić, tylko pójdziemy na górę. Zapraszamy do Mandali. Słuchajcie, umówmy się tak, że na 3-4, żeby wszyscy krzyknęli Dancehall Masakra. To jest za ręka do góry. Okej, okay. Więc uwaga, załoga, uwaga! 3-4! Każdą sobotę od 13 do 15. Liga, dziękujemy i bądźcie z nami do końca! Tak jest, kochanie! Yes, it's Doctor right now, you know. And big up Dancehall Massacre for the Euro radio station. You don't know in Poland. Mix up the dancehall with funky flows. The head, the shoulders, knees and toes. Rock to the left, Willy Bunks, then head, shoulders, knees and toes. Yeah, 27 Pablo and, you know, DJ Stress. You don't know, big man. Bless up. Pytasz skąd jestem, mówię Poland, come from. Robię raga po polsku, bo taki język znam. Z Lublina nie skisam, ale se mu nie stręczam. Polski raga ma pieniądze, preferuję i zgłębiam. W Lublinie love sensy, w Lublinie tam. Widzimy od bladego, nie ze studia Channel One. Nie sobie mam, tyle dam, tak gram. Wszyscy chcą, bym się podoba, ale ja się nie podam. No bo problemy są tu tak samo jak tam. Brooklyn, Bronx, LSM czy Staten Island. Ile jest problemów, tyle mocy z siebie dam. Stawiam problem pod ścianą i do niego strzelam. Kontynuujemy nasze nocne podróże i pytanie z napotkanych ludzi o dancehallu w Warszawie. Damian jest człowiekiem, który przyjechał z Jamajki. Jak długo mieszkasz w Polsce? Teraz mieszkam tutaj 4 lata. I generalnie znany jesteś z tego, że znasz się na krokach jamajskich tańców. No, znam kilka, tak. Jak oceniasz generalnie poziom tańczenia tych kroków w Polsce? Myślę, że jest na bardzo wysoki poziom tutaj, ale nie dużo ludzi zna te kroki. I to jest, myślę, że to jest, to ma zrobić z marketing reggae tutaj i to dzięki tobie teraz więcej ludzi zna dancehall i wie więcej o kroki dancehall. A jak ważny jest w ogóle taniec w muzyce dancehall? To jest główny rol dancehall, bo ludzie idzie na dancehall, że relaksuje, pokaż twój styl, pokaż no, to co czuję w środku, jak słuchać muzyka dancehall, to jest właśnie to, co jest dancehall, kroki. Okej, słuchajcie, back to sand! Jesteście gotowi? Ja. Okej, sali mówisz, że jest gotowy. Słuchajcie, jeszcze raz, ręce do góry! Dancehall Masakra, 12 miesięcy, jedziemy dalej! A wszystko jeszcze przed nami! Tak jest, kochanie! Co to jest Dancehall Masakra? Dancehall Masakra jest to grupa intelektualistów, którzy pragną przejąć kontrolę nad światem poprzez najnowszy traktat filozoficzny, który generalnie podważa teorię względności. Dancehall Masakra, jedyna w swoim rodzaju. Pozdrowienia, Dancehall Afro. Ula Afro! Bum! Ej, popatrz na tych, którzy tak jak ja, bum! Mają w sobie tyle ognia, bum! Że wyrogę na tej ziemi trwa. Gdyby nie on, to byłaby planeta masakra, bum! Gdyby nie on, to nie byłoby nas, bum! Gdyby nie on, zatrzymałby się czas, bum! Gdyby nie on, ja powiem jeszcze raz, dancehall masakra, trwa na górze, bandy.